Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Jarosław Centek z Katedry Historii Wojskowej z Instytutu Historii i Archiwistyki. Dzień dobry. Szanowni Państwo, na początek sprawy jak zawsze techniczne. Jeżeli będą jakiekolwiek problemy z transmisją, dźwięk, obraz czy cokolwiek innego, bardzo prosimy o taką informację w komentarzach. Po drugie, bardzo serdecznie zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach. Pan profesor postara się odpowiedzieć na wszystkie pytania, o ile oczywiście będzie w stanie. Tak jest, o ile wiedza pozwoli, bo... Mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. Już nie przedłużając, zapraszam na Izrael na krawędzi katastrofy, wojna, Jom Kippur w 1973 roku. Witam Państwa serdecznie. Również jest transmisja, mam nadzieję, na żywo na moim kanale, aczkolwiek pytania będą jedynie możliwe na Facebooku, więc jakby ktoś chciał zadać pytanie, zapraszam również na Facebook wydziału. Dobra. O. Na początek plany wojenne. Proszę mi wybaczyć brak wstępu dotyczącego kwestii politycznych i dyplomatycznych, ale to myślę może sobie każdy wyczytać w Wikipedii, nawet polskiej, a ja zresztą nie jestem ekspertem od dyplomacji, także pozwolę sobie ten wątek pominąć. Tutaj mamy plan po prawej stronie syryjski, po lewej egipski. Syryjczycy zamierzali odbić wzgórza Golan, to widać wyraźnie. Kluczowe są mosty na rzece Jordan, których plan zakładał po prostu szybkie ich opanowanie po to, żeby odciąć ewentualne rezerwy izraelskie. Armia izraelska, przypominam, była armią z poboru. O ile dobrze pamiętam, ze 150 tysięcy do 400 tysięcy się rozwijała, więc to była naprawdę kluczowa rzecz, żeby zdążyć, zanim ten cały pobór ruszy, ta cała machina, więc planowano z tego względu dotrzeć tutaj jak najszybciej. Wzgórza Golan zasadniczo, to tylko po polsku się nazywają wzgórza, po hebrajsku Ramata Golan, czyli płaskowyż Golan, zdaje się również tak samo po arabsku. Po prostu w północnej części to są to ewentualnie wzgórza, natomiast na południu jest to płaskowyż z ewentualnymi takimi mocno sterczącymi wulkanami wygasłymi. Więc kontrola nad tym obszarem zapewniała również kontrolę nad północnym Izraelem. Dlaczego Syryjczycy nie mogli sobie pozwolić po prostu na to, żeby to było w rękach izraelskich, a Izraelczycy tego oddać nie mogli. Po lewej stronie zaś rzecz ciekawsza. Mamy plan ataku egipskiego. I proszę zwrócić uwagę na dwie linie. Tutaj mamy ten najdalszy zasięg, tak? Przełęcze Gidi i Mitla. Ale tutaj mamy bliższą, tą rubież obronną, po prostu polegającą, żeby przejść przez kanał Suezki, umocnić się i odeprzeć izraelski kontratak. I tak naprawdę Anwar Sadat, prezydent Egiptu, zamierzał zrealizować tylko ten mniejszy plan. Natomiast obawiał się, że Syryjczycy, prawda, nie zrealizują, nie będą chcieli przystąpić do tej wojny, jeżeli im powie, że on zamierza tylko przejść kanał Suezki, więc on im po prostu powiedział, że zamierza wejść tak głęboko na Półwysep Synaj. I Syryjczycy to łyknęli. Tu jest właśnie ta gra wywiadu wprowadzona przez Egipcjan nie tylko wobec Żydów, tak, ale nawet wobec Syryjczyków, tak, czy wobec Sowietów, którzy zapewniali najróżniejszy sprzęt i też informacje, nawet i zdjęcia satelitarne. Także to są te plany wojenne. Proszę pamiętać, to jest tylko, że tak powiem, wersja na użytek propagandowy. Rzeczywiście to jest, miał być ten plan. Zresztą Egipcjanie zdobyli przynajmniej chyba w części Shevach Yonim, czyli gołębnik. To był plan, izraelski plan obrony, który miał pomóc w utrzymaniu linii Barlewa. To chodziło o po prostu kontratak pancerny, więc Egipcjanie wiedzieli, czego się spodziewać i stąd też odpowiednio się przygotowali. Teraz kwestia wspomniana już przeze mnie gry wywiadów i zaskoczenia strategicznego. Jest to rzecz kluczowa, ponieważ Izrael opierał swoją doktrynę bezpieczeństwa na tym, że wywiad dostarczy wcześniej informację, że będzie wojna. Tak? Tu mamy kluczową postać Ashraf Marwan, tak? Obok Gamala Abdala Nassera. I to jest córka Nassera po prostu, tak? Więc tu bliska więź z prezydentem Egiptu. On wprawdzie zmarł przed wojną Jom Kippur, jego następcą był Anwar as-Sadat, ale Ashraf Marwan stanął mocno przy Sadacie i bardzo pomógł w utrzymaniu władzy przez Sadata i stąd Sadat się wdzięczył, awansując go i powierzając mu różne tajemnice i Marwan był niestety utracjuszem, nie był też zbytnio wierny swojej żonie,
i po prostu potrzebował pieniędzy na spłatę długów za wystawne życie i dlatego się zgłosił do ambasady Izraela w Londynie. W końcu za drugim razem go skontaktowano z kimś z Mossadu i zaczął dostarczać naprawdę bardzo, bardzo tajne informacje. Tak? Tutaj mi się nasuwa analogia z naszym rotmistrzem Sosnowskim, tak? Który dostarczał takich danych, że nawet jego tak zwierzchnicy nie chcieli wierzyć, że jest to autentyczne i prawdziwe. I tu mamy dwie osoby odpowiedzialne za dwa piony wywiadu. Tak? Mossad, ten najsłynniejszy, to jest wywiad cywilny i o tym pamiętajmy. I Ashraf Marwan został zwerbowany przez Mossad. Natomiast po lewej stronie mamy Aman, czyli wywiad wojskowy z generałem Elim Zeirą, który nim dowodził. Tak? I tych dwóch panów się pokłóciło mocno o Marwana. Zeira uważa, że Marwan był podwójnym agentem. Po prostu donosił Żydom to, co Sadat chciał, żeby Żydzi wiedzieli. Tak? Czyli po prostu donosił informacje o tym, że armia egipska jest na pewno nie gotowa do wojny i na pewno tej wojny nie zacznie. Nie wiem, do końca tego rozstrzygnąć się bez tajnych dokumentów nie da. Marwan, tak można by rzec, że znalazł go seryjny samobójca w 2007 roku. Prezydent ówczesny Egiptu powiedział, że, że był patriotą, tak, że jeszcze przyjdzie czas, kiedy odkryjemy rzeczywiste zasługi Marwana, tak? Więc jakby sugerując, że był podwójnym szpiegiem, ale tak naprawdę to nie do końca o tym wiadomo. W każdym razie Marwan dostarczył 5 października, tuż przed Jom Kippur, dokładny plan działania Egiptu, łącznie z tym właśnie przejściem przez kanał Suezki, tak, i powiedzeniem, że nie zamierzają wchodzić głęboko, tylko rozstawić rubież przeciwpancerną i odeprzeć na niej izraelski kontratak. Natomiast wywiad wojskowy nie do końca się z tym zgadzał. Tak? Uważano, funkcjonowało coś, co się po hebrajsku, wbrew pozorom użyję słowa hebrajskiego, koncepcja, no to akurat tak samo jak po polsku, polegająca na tym, że Sadat nie zacznie wojny bez dysponowania z bombowcami strategicznymi i Asyryjczycy nie zaczną wojny bez Egiptu. Tak? W związku z tym wszystkie informacje, które płynęły z Syrii o tym, że armia się rozstawia na pozycjach wyjściowych, ignorowano, bo z Egiptu nie płynęły takie informacje, wręcz uspokajające. Tak? Od 1 października Tahrir 41 trwa ćwiczenie, o ile dobrze kojarzę, to jest wyzwolenie albo wolność, coś w ten deseń, które po prostu miało być zwykłym rzekomo ćwiczeniem, natomiast ewidentnie nadciągano amunicję taką, której nie było potrzeba do tych ćwiczeń, tak? I tam wywiad alarmował na wszystkie możliwe sposoby i proszę bardzo, tutaj mamy informacja akurat ocenę Amanu z 5 października, tak? Gdzie jest 40 punktów, w których sugerują elementy, że wojna jest lada moment ma nastąpić, tak? Punkt 41 dopisany, prawdopodobieństwo, że Egipcjanie zamierzają wznowić wojnę jest niskie, tak? Po prostu, tak? Bo jest to nielogiczne, tylko nie wpadli na to, że Sadat niekoniecznie musi działać logicznie, a poza tym Sadat mocno ograniczył swoje plany wojenne, to znaczy nie chciał zajmować całego Synaju, odbijać go siłą, tylko właśnie przejść kanał Suecki. Do tego niepotrzebne mu były wszystkie elementy. Jako ciekawostkę, tak, przepraszam za kalectwo tłumaczenia, z 6 października godzina 13.30, tak, wojna wybuchła pół godziny później, to myślę, że oni już zdejmowali, Egipcjanie i Syryjczycy, siatki maskujące z dział i zdejmowali pozycję po prostu, żeby zaraz rozpocząć przygotowania artyleryjskie, to Aman informował, cytuję, z jednej strony doświadczamy szerokich przygotowań wojennych i zdobyliśmy wiedzę o tendencji do rozpoczęcia wojny w najbliższej przyszłości, z drugiej strony zakładamy, że szczebel strategiczny w Egipcie i Syrii jest świadomy braku szans zwycięstwa wojny i niebezpieczeń z nią związanych. Tak, czyli zakładano, że Sadat jako osoba inteligentna wie, że nie jest w stanie wygrać wojny totalnej z Izraelem, to na pewno do tej wojny nie przystąpi. No, można sobie tylko wyobrazić, jak to jest szalone, takie, żeby ten sam mechanizm, nie chcę tutaj robić negatywnego porównania, bo nie o to, nie o postacie mi chodzi, tak, ale załóżmy, że w ten sposób, prawda, polski czy jakikolwiek wywiad by oceniał Hitlera, tak, że nie ma szans, Niemcy nie mają szans na rozpoczęcie wojny, to jej na pewno nie rozpoczną. No, po prostu straszliwe. No i za te błędy przyszło Żydom bardzo drogo zapłacić. Tak? Wszystkie plany zostały mocno opóźnione i no, nie wykonano uderzenia wyprzedzającego. Rezerwistów wołano dopiero w trakcie już, no, czy krótko przed wybuchem wojny, ale to wszystko trzeba było robić na szybko. Zacznę może od działań na morzu. Otóż była to ponoć, nie weryfikowałem, tak słyszałem, pierwsze starcie, gdzie po obu stronach były jednostki rakietowe.
I tu mamy Gabriel po lewej stronie izraelską, po prawej P-15 Termit, zwany Styx. Tak? Widać wielkość tego. Tak? Styx był zdecydowany, że Termit, przepraszam, nie ma co używać natowskiego kodu, był znacznie większy, miał większy zasięg. Tak? O ile mnie pamięć nie mieli, to jest 20 do 40 kilometrów, więc Żydzi generalnie musieli bodaj pół godziny co najmniej płynąć w zasięgu rażenia termitami, a sami nie mogli nic zrobić stronie przeciwnej. Tak? Więc teoretycznie byliby na sytuacji przegranej, tak? No bo to był czas, kiedy rakiety mogły uderzyć. Swoją drogą te rakiety widziano, ponoć dało się zobaczyć zmierzające kule ognia. Tak to z pokładów okrętów było widać. Ale to powodowało też kwestię szkolenia załóg. Tak? Żydzi po prostu wiedzieli, że będą płynąć w momencie, w którym będą się do nich zbliżały rakiety nieprzyjaciela i że oni po prostu muszą to wziąć pod uwagę i jakoś się zneutralizować. Tak? Były jakieś legendy o helikopterach rozrzucających folię, żeby zmylić radary. Najprawdopodobniej po prostu Żydzi dopadli taką od Hindusów chyba głowicę termita, wiedzieli na jakich częstotliwościach nadaje i po prostu byli w stanie to zagłuszyć. Także oni zdawali sobie z tego sprawę, że do nich nieprzyjaciel będzie mógł strzelać. Inaczej Arabowie, tak? Oni mieli rakiety o dłuższym zasięgu, więc spokojnie zakładali, odpalą rakiety i wracają do domu, tak? Czyli to zupełnie inne nastawienie psychiczne, a to, proszę Państwa, robi różnicę. Jak ktoś się szedł do dentysty, tak, z założeniem, że tylko powie, że wszystko jest w porządku i wyjdzie do domu, a się nagle dowiadywał, że będzie borowanie, no to wie, o czym mówię, tak? I dlatego mamy dwa krótkie starcia. Zupełnie odwrotnie niż w przypadku wojny sześciodniowej, gdzie na lądzie w powietrzu są błyskawicznie pasmo sukcesów. Tak, na morzu była katastrofa, natomiast w przypadku wojny Jom Kippur pierwsze dni to jest naprawdę krawa blima, tak? Walka o zatrzymanie. Jest ciężko i na Synaju, i na Golanie, natomiast na morzu pasmo ogromnych sukcesów z bitwą pod Latakią na pierwszym miejscu. Teraz przejdźmy do działań na lądzie. Wzgórza Golan, właśnie ten pierwszy etap. Tutaj zdjęcie po prawej stronie sam osobiście robiłem w 2017 roku, także tyle jeszcze z tego rowu przeciwczołgowego zostało. Po lewej stronie mamy tak, z okresu wojny, tutaj widać czołg mostowy rozwalony. Jako ciekawostkę dodam, tu przejadę, o właśnie, to są czołgi, które brały udział w walkach na Golanie. T-55 tu ma reflektor podczerwieni. Generalnie celowniczy mógł widzieć to, tak? Żydzi mieli jedynie do walki w nocy lornetkę dowódcy. Kahalani wspomina, że po prostu wjechał tak w nocy nie widząc nic. Dopiero jak spojrzał przez lornetkę, to zobaczył w te promienie reflektorów czołgów syryjskich, które atakowały, tak? Oczywiście walka zaczęła się już o 14, tak? No ale generalnie trwała również i w nocy. I tutaj, jeżeli chodzi o ten zniszczenie tego czołgu, słyszałem, że Żydzi mieli taką metodę, że któryś czołg w kompanii miał reflektor. I po prostu jak wiedzieli, że jest czołg mostowy, to jest celem kluczowym do zniszczenia, po prostu wyznaczano ten czołg z reflektorem i najlepsze załogi, 2-3, które w momencie po prostu na komendę zapalano reflektor, oświetlano cel i tamte dwie załogi po prostu strzał w to miejsce, które jest oświetlone reflektorem, natychmiast gaszenie reflektoru, ewentualnie zmiana pozycji i ponowienie tej procedury. Tak? To musiało być błyskawicznie, no bo czołg, który zapalał reflektor, proszę sobie wyobrazić, jakimi twardzielami musieli być ludzie w tej załodze, tak? No bo w tym momencie się po prostu z automatu wystawiał na strzał syryjski. Tak? Przewaga była ogromna. Była taka, że 1200 czołgów syryjskich, oczywiście nie wszystkie w pierwszej linii, nie od razu, tak, ale to jest potencjał, który mamy, Żydzi 177 czołgów, tak? Do tego część z nich była nie do końca w pełni sprawna, tak pośpiesznie wyciągane z bazy Filon, na przykład z niedziałającym stabilizatorem lufy, tak? Gdzie trzeba było dać 6 do 10 strzałów, żeby trafić, tak? Więc to jest to. Do tego czołgiści izraelscy nie zdawali sobie sprawy, że będzie wojna, tak? Oni myśleli, że będzie Yom Krav, dzień bitwy, czyli taki po prostu dzień ograniczonej starcie, tak? Że Syryjczycy wjadą na pozycję, trochę postrzelają, trochę postrzela artyleria i wszystko się skończy. Ale po prostu o tym nie wiedzieli ani żołnierze, ani dowódcy, tak? Dopiero w momencie, w którym widziałem relację żołnierza, który był obserwatorem artyleryjskim, po prostu jak wyjechał tym czołgiem na pozycję, na rampie i zobaczył, że przed nim po prostu jest cały teren pokryty czołgami, tak?
to zrozumiał, że to nie jest coś zwykłego, tak? Że to nie jest dzień bitwy, tylko to po prostu jest wojna. Inne relacje mówią o tym, że mieli w czołgu na przykład radio tranzystorowe i w radiu usłyszeli, że jest też wojna z Egiptem, tak? I to zdawali sobie sprawę, że to nie jest nic lokalnego, tylko coś poważniejszego. Tu mamy, zdaje się, też 62. To jest ta słynna Dolina Płaczu, tak? Emek Habacha, można to też tłumaczyć jako Dolina Łez, Valley of the Tears po angielsku. Tutaj mamy, może słabo widoczny, ale na rampie stoi też kolejny centurion. I tutaj proszę sobie wyobrazić kilkaset czołgów jadących tą doliną. Żydzi oczywiście nie stali na tych rampach i nie strzelali na stałe, bo by w końcu któryś czołg syryjski ich trafił. To wyglądało w ten sposób, że po prostu wjeżdżali na pozycję 1, 2, 3 strzały, tak, można tylko po jednym, i wtedy wsteczny, tak, i zmieniali pozycję. Też było tak, że dowódcy izraelscy byli w wieżyczkach otwarci, więc dowódca był wyżej, dowódca był w stanie zauważyć cel, tak, po prostu w tym odpowiednim momencie wydać rozkaz kierowcy, żeby kierowca podjechał te parę metrów do przodu, wtedy lufa wyskoczyła już z nad rampy, ognia, tak, strzał i uciekamy, tak, żeby po prostu się schować przed syryjską odpowiedzią, tak. Także przewaga wyszkolenia niewątpliwie była po stronie Żydów. Również przewaga pozycji, tak? Po prostu Syryjczycy musieli jechać w dolinie. Niekoniecznie chyba działa były w stanie w czołgów się tak wysoko podnosić. Oprócz tego byli szkoleni według doktryny sowieckiej, która zakładała jazdę w czołgach szczelnie zamkniętych z włazami, tak? To nie wynikało z żadnego tchórzostwa, tylko z prostej rzeczy, której Syryjczykom chyba nikt nie wytłumaczył, żeby tak nie robić. Otóż czołgi radzieckie były odporne na broń masowego rażenia i po prostu jak zamkniemy właz, to czy waniemy atomówką w pobliżu, tak, czy bronią chemiczną, czy biologiczną, ten czołg przez to przejedzie. I dlatego czołgiści po prostu byli przygotowani, że będzie w Europie wojna atomowa, więc po prostu czołgi miały w ten sposób działać. Tak? Syryjczycy by dużo więcej wiedzieli, dużo lepiej mogli walczyć, gdyby po prostu ich uczono, że jednak tutaj na Bliskim Wschodzie to nie jest do końca takie pewne. Tak? Tu mamy to, co mówiłem wcześniej, proszę Państwa, o tym krajobrazie wzgórz Golan. Tak? To jest jedna z pozostałych wygasłych wulkanów. Tak? Były jeszcze wyższe, jeszcze bardziej strome. Ale proszę sobie przyjrzeć się temu i to jest chyba oczywiste, że zajęcie pozycji na tych szczytach powoduje bez problemu możliwość kontrolowania całego terenu poniżej. Tak? I kto ma te pozycje, jest panem całej sytuacji. Najwyżej znajdowała się Góra Hermon, niestety nie mam jej na prezentacji, ale tam był posterunek nasłuchowy izraelski, to zaatakowali niejako w gambicie, tak, w otwarciu komandosi syryjscy, którzy bez problemu te pozycje zajęli i znacznie utrudnili sytuację. Tak. Też były dramatyczne walki o szereg punktów oporu, prymitywnych bardzo. Syryjczycy na początku też nie brali jeńców, czuli się na tyle pewnie, potem się ta sytuacja trochę zmieniła. Zresztą też widać, co do jeńców, da się poznać, który jeniec żydowski był wzięty do niewoli pierwszego dnia. Tak? I mało tego, da się poznać, który był religijnym Żydem. Otóż nie wiązali sznurowadeł. Tak? Jom Kippur to jest największe święto żydowskie. Tak? To było straszliwym błędem swoją drogą, a tak akurat ten dzień, bo wystarczyło pójść do synagogi, tak, żeby ściągnąć wszystkich Żydów, rezerwistów, i po prostu Żydzi nie wiążą sznurowadeł w ten dzień. Tak? Więc widać, są zdjęcia jeńców z trampkami bez sznurowadeł, no to znaczy, że to są po pierwsze jeńcy wzięci 6 października, dwa Żydzi religijni. Żydzi też poszczą tego dnia, ale jak słyszałem z ust weterana, po prostu im powiedziano, żeby nie, zjedźcie coś. Zjedźcie coś, bo musicie być w pełni sił. Także to tutaj wiedziano. Zresztą Ashraf Marwan powiedział, że wojna będzie, tylko on powiedział, że będzie 18. Teraz o 18, a było o 14. Teraz ten cały problem. Czy po prostu on nie miał już aktualnych informacji, czy po prostu Sadat go oszukał, czy Marwan mają oszukać. No, różnie to jest. Dobra. Tu mamy dyslokację sił, tak? Mówiłem, 177 czołgów izraelskich. Tutaj jest brygada, 7. brygada jako odwód odcinka, tak? Zasadniczo były to rozstawione dwa bataliony brygady 188 Barak, czyli Piorun, a tutaj mamy już rozrysowane co do, zdaje się, plutonu, tak, 3 czołgów każdy, no to jest Syryjczycy dużo więcej, tak, tych wozów, mówię, 1200 do 177, przy tym tam były brygady piechoty, czy piechota, tak, tylko że w każdej był, zdaje się, batalion pancerny przynajmniej, tak, więc to jest mylne, bo to była naprawdę duża siła pancerna. Dalej, tutaj na północy 7. Brygada Pancerna została przerzucona
z Synaju i to byli doświadczeni, tak? A Wiktor Kahalani, późniejszy bohater Izrael, dowódca 77. Batalionu, Jair Gnawszy, dowódca 74., czy Meszulam Rates, dowódca 71., który został sformowany, i to jest niesamowita rzecz, z uczniów, z kadetów i instruktorów szkoły wojsk pancernych, kursów oficerskich. Oni po prostu zostali sformowani na zasadzie takiej, że dobierano ich ad hoc w załogi i mieli niesamowite kompetencje, umiejętności, ale nie byli ze sobą zupełnie zgrani, tak? I weszli do akcji właśnie w tym rejonie. Zresztą widać wyraźnie, że jest bardziej górzysty, tak, łatwiejszy do obrony. Natomiast na południu teren jest bardziej płaski, tak, z tymi właśnie tylko wzgórzami wulkanicznymi. I tutaj byli Odet RS, dowódca bodaj 53. Batalionu, mieli mniejsze wyszkolenie, mniejsze doświadczenie też jako dowódcy batalionów. Także na południu Syryjczykom z tych względów poszło lepiej. Tak samo oficer operacyjny, tak, szef sztabu dowództwa północnego, generał Uri Simchoni, z którym miałem przyjemność rozmawiać, uznał, że ważniejszy jest północ Golanu. I tam kierowali posiłki przede wszystkim. Także Yitzhak Ben-Shoam, dowódca 188 brygady, myśląc, że ta siódma wejdzie po prostu tam, gdzie on chce, w odwodzie, nie, ona została skierowana na północ tylko i wyłącznie, jemu nie wysłali nic. I też brygada Barak została po prostu zniszczona. W ofiarnej, ciężkiej walce symbolem jest to, że dowódca zginął, zastępca dowódcy też zginął. I zdaje się, szef sztabu brygady również, także ona została po prostu zniszczona. Ale no, dała czas, tak? Dała czas ściągnięcie sił rezerwowych, które po prostu pomogły to wszystko wyhamować, tak? I Syryjczycy, mimo że tu się wbili dość głęboko, nie zdołali zająć mostów na rzece Jordan. Oprócz tego znowu się kłania doktryna radziecka, tak? Jest taki żart o wojnie sześciodniowej. Dlaczego Egipt przegrał wojnę sześciodniową, tak? Bo stosował doktrynę radziecką, wpuścić wroga w głąb kraju i czekać na zimę, tak? Tutaj zastosowano też doktrynę radziecką, czyli, znaczy obawiano się, że przeciwnik zastosował, czyli wpuścić wroga w głąb i następnie otoczyć i zniszczyć, tak? I po prostu Syryjczycy się wdarli i obawiali się, że te lokalne kontrataki, które podejmowały na przykład na osi naftowej, tak? Bo ta Cir Haneft po hebrajsku, która biegnie wzdłuż rurociągu z Arabii Saudyjskiej do Sydonu bodaj w Libanie, działał pojedynczy czołg, tak, Cwika, Gringold. Po prostu Żydzi walczyli, tak, spontanicznie, każdy z nich wiedział, co ma robić, i po prostu atakowali, i dowódca arabski myślał, że to jest skoordynowany atak ze wszystkich stron, tak, też spowodował tą zbytnią ostrożność, która z kolei dała czas temu, żeby się pojawiły jednostki rezerwowe i już przystąpiły do działania. Teraz przejdźmy na południe, tak? Tu ciężko jest rozdzielić, tak? Ale myślimy trochę o Synaju, tak? To jest Budapeszt. Kapitan Moti Ashkenazi dowodził tym fortem, tak? To się nazywa Fort Barlewa, tak? Ten, którzy do linii Marzynota porównywali, ale widać, że to jest po prostu tak z blachy falistej, z prefabrykatów plus jakieś pozycje dla czołgów, jakieś prymitywne schrony. I to wszystko, tak? Budapeszt był jedynym, który się obronił, tak? A Moti Ashkenazi potem stał się mocnym działaczem antywojennym, z tego co kojarzę. I tutaj mamy linię całą Barlewa, tak? Na czerwono mamy zaznaczone nieobsadzone, bodaj one były zakopane w momencie wybuchu wojny. Na niebiesko mamy te pierwsze linii, to są Maoz, tak? Czy Maozim w liczbie mnogiej, i takie drugie linii Taos. Właśnie też te forty. Tu mamy drogę rokadową i proszę zobaczyć, jak mało dróg jest na Synaju. To jest pustynia, tak, w południe części z górami, więc tych szlaków komunikacyjnych jest mniej, stąd one bardziej istotną rolę odgrywają. Oczywiście było mnóstwo dróg prowadzących, tak, do poszczególnych fortów, nazwijmy to w ten sposób trochę na wyrost. Tutaj one nie są pozaznaczane, ale tu można znaleźć takie mapy. Był dokładnie każda oś, tak, miała swój kryptonim. Tak? Tutaj jest ten Budapeszt, który się obronił. Pozostałe prędzej czy później, tak, padły, część załóg udało się ewakuować. I teraz tutaj mamy, to jest bardzo ładne zdjęcie, widać, że to jest arabska, bo tu mamy cyfry arabskie, nie, zobaczę, 884, o ile dobrze kojarzę. Nie, przepraszam, 774. W każdym razie malutka, tak, to jest PPK, czyli przeciwpancerny pocisk kierowany przez taką lornetkę. I joystick należało trzymać zasięg bodaj za 3 km, tak?
i trzeba było tym kierować, żeby w czołg uderzyć. Tutaj mamy natomiast w każdej drużynie piechoty był grenadier z wyrzutnią RPG-7, zresztą do dzisiaj terroryści tego używają, tylko po prostu się zmieniają głowice. Tak? To wystarczy, jak widać, pojedynczy żołnierz, zresztą tu było bodaj dwóch. W zespole ponoć tych malutek, malutkich, tak? Zresztą Wojsko Polskie też je używało. W kryptonimie natowskim to jest Sager. Było tyle, że jak babielato te kable po wystrzeleniu. Naprawdę w ten sposób spustoszenie było ogromne, jeżeli chodzi o broń pancerną izraelską na Golanie. Na Golanie też, ale głównie, przepraszam, głównie na Synaju. Natomiast o wysokim dość morale izraelskich czołgistów świadczy to, że jak oni widzieli, bo to się da zobaczyć, że leci pocisk, to nie wyskakiwali z czołgu, tylko po prostu od razu próbowano strzelać z karabinu maszynowego w kierunku strzelca, znaczy operatora, tak? A czołg jeszcze jeździł w przód i w tył, żeby wznieść kurz, żeby się nie dało tego namierzyć. I to są te czynniki i dzięki temu udało się po prostu ten 8 października kontratak pancerny izraelski zatrzymać z dużymi stratami. Będzie to miało później te straty broni pancernej izraelskiej reperkusje dla spadochroniarzy. A to jest efekt, proszę Państwa, tego, że no, wojna pozycyjna wygrała z Blitzkriegiem, bo Żydzi uważali, że są w stanie wszystko załatwić czołgiem. Tak? Po co mam mieć działo, skoro czołg też ma armatę i też może strzelać, tak? Nawet ogniem pośrednim, jak widziałem. Takie eksperymenty też prowadzono, no to się tutaj dopiero okazało, że tak nie jest. Tak? Trzeba było na szybko wymyśleć jakąś alternatywę. Tak? Tutaj mamy właśnie ten zasięg forsowania kanału sueskiego. Teraz, no jeszcze może nie mam do tego slajdów. Ktoś sprytny inżynier wymyślił, że zamiast wysadzać, ponieważ nad kanałem były ogromne wały ziemne, że zamiast je wysadzać, szybciej będzie je po prostu spłukać. Egipt kupił, nie pamiętam, 150 pomp takich wysokiego ciśnienia, którymi po prostu wypłukano. Tak? No, najzwyczajniej w świecie lano wodę w jedno miejsce, tak? Znaczy w kilka tych miejsc. Do powodu w tym momencie wał nasiąkł tak bardzo, że po prostu spłynął. Tak? I okazało się, że to jest szybsze i prostsze, niż gdyby to wysadzać ładunkami wybuchowymi. Żydzi mieli jeszcze oprócz tych śmiesznych w sumie fortów Barlewa, linii Barlewa, też ponoć możliwość zalania kanału ropą i jej podpalenia. Tak? Tylko, że to dzień wcześniej nurkowie egipscy podeszli pod te miejsca i szybko schnącym betonem zalali, więc się w praktyce okazało, że to nie działa. Lotnictwem nie bardzo Żydzi mogli coś zrobić, ponieważ tutaj była cały czas rozstawiona linia, znaczy baterie przeciwlotnicze, tak, rakietowe, które no, przez całą tą wcześniejszą wojnę na wyczerpanie, tak zwaną, Harp al-Istinzaf po arabsku, a Milhemet ha-Atasha, tak, jak ktoś jeszcze angielski chce, War of Attrition, po prostu Żydzi się z tym zmagali z różnym skutkiem, ale generalnie szło im ciężko, więc tak naprawdę lotnictwo izraelskie nie mogło spokojnie tutaj operować. Oprócz tego zagłuszanie też, miałem przyjemność rozmawiać z jednym z pilotów, który powiedział, że w momencie, w którym się znajdowali nad kanałem sueskim, nie byli w stanie ze sobą komunikować się, ponieważ no, tak silne było zagłuszanie, więc nie bardzo dało radę to jakoś tym lotnictwem też rozwiązać, przynajmniej nie na tym etapie. Wzgórza Golan i ofensywa izraelska teraz może trochę odnośnie tutaj tych walk. Syryjczycy atakowali falami, tak? Generał Kahalani się zastanawiał, czy oni są tak szalenie odważni, tak? Bo po prostu czołgi te były naprawdę masakrowane, a wciąż jechały. I no właśnie, otóż okazało się, że ci Syryjczycy tak naprawdę nie wiedzieli, co się dzieje, tak jak wspomniałem wcześniej, tak, włazy były pozamykane, kierowcy widzieli tylko to, co widać przez wizjery i nie zauważali, że koledzy dookoła giną, tak, i dzięki temu dowódcy czołgów, czy kompanii, czy plutonów, którzy byli na zewnątrz, tak, ponieśli spore straty, naprawdę większość ofiar w batalii Kahalaniego to są właśnie dowódcy czołgów, mieli lepszy ogląd sytuacji i dzięki temu się udało, tak, zająć pozycję, nawet odzyskać, tak, odzyskać te rampy, odepchnąć Syryjczyków, przy czym wtedy zginął Meszulam Rates,
Dowódca tego 71. batalionu, jego czołg po prostu oberwał. I też tutaj straszliwe spustoszenie siali komandosi syryjscy, tak dysponujący RPG-7 malutkimi. Tak? Po prostu w terenie ciężkim, górzystym mogli się schować w każdym miejscu i po prostu razić punktowo i śmiertelnie czołgi. Już miałem przyjemność rozmawiać z jednym z czołgistów, który był w czołgu zastępcy dowódcy 71. batalionu pancernego, jako jedyny przeżył. Tak? Czołg otrzymał trafienie albo z malutkiej, albo z RPG w wieżę, więc z tych przodu no to za dużo nie zostało z tych zwierzy. Dowódca wyleciał i uderzył głową o kamień, zginął, natomiast on sam został w tym czołgu, tak? Nie wiedząc, co się stało nawet za bardzo, tylko myślał, że wjechali na minę po prostu i próbował się łączyć przez radio z kolegami, dopiero jak tam musiał chyba do tyłu obejrzeć się tam, zobaczyć, co w wieży jest, jak zobaczył, to już was zniechęciło do dalszego rozpoznawania, co tam się z tymi kolegami stało i teraz musiał poczekać, tak, na to, co będzie dalej. Wiedział, że go uratują, go w końcu go uratowano. A paradoksalnie wszystko to się przydarzyło dlatego, że właśnie łowcy czołgów, komandosi zaatakowali jedną z kompanii i zniszczyli dwa czołgi w niej i wysłano, Rates wysłał swojego zastępcę z trzema czołgami, żeby pojechali na ratunek, tak? Jechali w nocy, w górzystym, nieznanym terenie, pełnym właśnie syryjskich komandosów, tak? Wszystkie trzy czołgi zostały zniszczone. Nawet nie dojechali do miejsca. Nie? Ci ludzie, Abner Landau, dowódca kompanii, która właśnie została zaatakowana, to po prostu widział, jak te czołgi wybuchają. Tak? Nic nie mógł zrobić. Rano przyjechał i tego Shaya Kantora, który z tego czołgu przeżył, ściągnął. Tak? Ponoć Shay miał twarz tak, jakby krwi w nim nie było. Nie? Że natychmiast go odesłali do szpitala z podejrzeniem syndromu PTSD. Co jest niesamowite i też świadczy o morale tych ludzi. Po dwóch dniach uciekł ze szpitala i wrócił do jednostki. Tak? I walczył normalnie jako dowódca czołgu, bo on był zresztą miał takie kompetencje. I mówi, że to jest świetna sprawa, dzięki temu nie ma żadnej traumy. Nie? Że tak się szkoliło w IDF pilotów. Jeżeli pilot został zestrzelony, no jak najszybciej należy go wsadzić z powrotem w samolot i posłać do akcji. To samo dotyczy coś, co nas bardziej... Myślę, wiedza może się przydać, chociaż nikomu nie życzę. Po udziale w wypadku samochodowym ponoć trzeba właśnie jak najszybciej siąść za kółko. Im bardziej się to będzie odwlekało, tym trudniej jest to zrobić. Nie? To jest ten element psychologiczny. I Żydzi po prostu zdołali w tych ciężkich walkach. I to też jest kwestia nie tylko, szanowni państwo, czołgistów, tak, też artylerzystów. Nie? W nocy, jak mówiłem, Żydzi nie mieli możliwości podczerwieni, więc wszystko zapewniała artyleria, która strzelała pociskami oświetleniowymi, czy nawet zrzucano, lotnictwo zrzucało bomby. Ci ludzie praktycznie nie spali. Tak? 40 godzin w akcji na przykład. Shay wspominał, że się umył dopiero w szpitalu, tak, po dwóch dniach miał czas. Nie? Tak, to jedli w momencie, w którym była chwila, na przykład nie wiem, ładowali pociski czy coś w tym stylu, bo oni po wystrzelaniu musieli zjechać na dół, tak tam zatankować, załadować, naprawić z powrotem na pozycję. To było naprawdę ciężkie. W międzyczasie Syryjczykom też przyjechała na pomoc dywizja iracka na T-62, które były już lepsze, tak bardziej technicznie zaawansowane. Niemniej jednak Żydzi zdołali podejść pod, wyłamać się, tak, podejść pod zagrozić Damaszkowi i wówczas Syryjczycy zaczęli cisnąć na Egipcjan po prostu, że to tak być nie może, tak? Przypominam te plany wojenne i tą linię w połowie Synaju, tak? Którą Sadat sprzedał Syryjczykom jako swój rzekomy plan wojny, tak? Więc w tym momencie zaczęto cisnąć na Sadata, żeby zrealizował ten cel, którego, jak przypominam, wcale najprawdopodobniej realizować nie zamierzał. Ponieważ no, Syryjczycy byli już mocno ciśnięci. No to Sadat w kwestii honorowej nie miał wyboru, tak? I tu jest przełom wojny na Synaju, a ponieważ Egipt był dużo silniejszy niż potem miał znacznie większy potencjał niż Syria. W związku z tym to też było tym czynnikiem dla całej wojny, nie tylko dla frontu synajskiego. Po prostu musiał zaatakować, więc przerzucił dywizje pancerne, które miał na brzegu afrykańskim,
przerzucił na brzeg azjatycki, na te przyczółki i ruszył do natarcia. I teraz rola się odwróciła, tak? Bo nie, teraz to nie Żydzi atakowali na przygotowaną rubież przeciwpancerną, tylko Egipcjanie atakowali na Żydów przygotowanych do obrony. To jest jedna rzecz. Druga kluczowa rzecz, Sadat zrobił to właśnie, czego nie zamierzał, tak? Bo to, że akurat tu wyznaczono tą linię, to był zasięg rakiet przeciwlotniczych. Po prostu czołgi egipskie musiały wyjechać spod parasola wyrzutni przeciwlotniczych i w tym momencie po prostu żydowskie lotnictwo tylko na to czekało. Tak? Bo w tym momencie to była po prostu możliwość bezkarnego praktycznie, bo jeżeli chodzi o walki powietrzne, to w ogóle arabscy piloci z całym dla nich szacunkiem, tak? No, ale mierzyć się z żydowskimi nie mogli. Tu nie ulega żadnej wątpliwości. Nie mieli szans. W związku z tym po prostu ten atak egipski został zmasakrowany. Tak? Bodaj Cvikantoro, on był szefem sztabu, mi pamięci, mieli 421 brygadę, w każdym razie któryś brygadę pancerem, mówi, że 50-1. Tak on twierdzi, tak, że niech to będzie 20-1, tak? No ale to widać, jakie straty ponieśli, tak, a jakie straty zadali. Dalej, kolejna rzecz, tak? To jest chociażby front wschodni w II wojnie światowej. Dlaczego niemieckie straty w czołgach w drugiej połowie wojny były tak dotkliwe? No otóż dlatego, że tych czołgów się nie dało już ewakuować, tak? Nawet jak czołg miał zerwaną gąsienicę, którą dałoby się naprawić w parę godzin, tak? To on i tak zostawał na pole bitwy, na polu bitwy, które zajmowali wrogowie. Więc tak samo tu, tak? Żydzi mieli możliwość naprawienia tych wszystkich swoich pouszkadzanych czołgów i jak generał Kantor wspominał, po prostu wieczorem z brygady pancernej zostawał mu batalion, tak, ale dzięki tym uzupełnieniom tych czołgów i ciężkiej pracy służb tyłowych, nad ranem następnego dnia znowuż była brygada. Tak? Także proszę pamiętać, że czołg uszkodzony czy trafiony to nie jest koniecznie taki, który już się do niczego nie nadaje. Tak? Można zaspawać dziurę, proszę wybaczyć brutalność, no ale wziąć tak szlauki, wypłukać środek i wsadzić następnych ludzi, tak? Wspomniany przeze mnie Cvika Gringold, no, musiał jechać nie do końca chyba wyczyszczonym nawet czołgiem, tak? Więc to też są tego typu mało przyjemne, tak, elementy, ale które w grę w przypadku tej wojny wchodziły. Więc ten 14 października, klęska po prostu tego egipskiego uderzenia w głąb Synaju. I znowuż mamy kwestie propagandowe, tak? Sadat powinien, skoro mu się nie udało, wycofać z powrotem te swoje jednostki pancerne na brzeg afrykański, żeby móc zgodnie z założeniem użyć ich do kontrataku w momencie, w którym Żydzi by próbowali sforsować kanał. Natomiast tego nie zrobił, bo byłoby to przyznaniem się do klęski. Tak? Te jednostki zostały tam, czyli praktycznie Sadat pozbawił się jakichkolwiek poważniejszych odwodów, tak? I jakichkolwiek sił na brzegu afrykańskim, co też będzie miało za chwilę znaczenie. Nie. Żydzi natomiast, proszę Państwa, mieli jeden plan. Na Golanie nie było głębi operacyjnej, więc logiczne jest, że musieli się bronić tam, gdzie przebiegała linia frontu. Natomiast teoretycznie Synaj mogli oddać, tak? Ale Żydzi nie potrafili, tak? Doktryna, ta tankomania, czołg jako użyta broń ofensywna, mieli prosty plan na wojnę. Po prostu przejść przez kanał, zrobić rozwałkę na afrykańskim brzegu i zmusić Egipt do zawarcia zawieszenia broni. I ten plan był przygotowany. Tu jest nawet miejsce tak w rejonie Maozu Matzmet, tak, był specjalnie przygotowany most, więc po prostu w momencie, w którym okazało się, że egipski atak nie wypalił, rozpoczęto próby zdobycia chińskiej farmy. Tak. Chińska farma było to eksperymentalne gospodarstwo rolne. Jako ciekawostkę mogę podać, że to nie była tam z Chinami nie miało nic wspólnego, tam były po prostu bodaj japońskie pompy, tak? Ale jak ktoś zobaczył, mówiąc kolokwialnie, krzaczki, tak? Się nie przyjrzał, że tam jest jeszcze hiragana, tylko zobaczył krzaczki, no a krzaczki muszą być chińskie, więc uznał, że to jest chińska farma. Tam były po prostu napisy po japońsku. W każdym razie próby szturmów tego, to ciężkie walki pancerne, odległość tam z kilkunastu metrów do siebie czołgi strzelały, więc tutaj rzeź i masakra, straty brygad na Synaju było dużo większe. W ciągu batalionu, jeden z batalionów 79 linii pamięci nie mieli jednej nocy 30 paru zabitych. To jest naprawdę dużo. I tu mamy właśnie ową chińską farmę z czołgiem Patton, tak, Ariel Sharon.
w czasie wojny. Proszę zwrócić uwagę, tam lekko draśnięty nawet był jako dowódca dywizji. Niemniej jednak na pierwszej linii mniej lub bardziej tak się starał. Otóż czołgi nie dawały rady, tak? Więc co wymyślono? O, tutaj też mamy zabudowania te chińskiej farmy. Proszę zobaczyć, ile wraków tam się znajduje. Jak się nie ma czego się lubi, to się lubi to, co się ma. Skoro czołgi nie są w stanie otworzyć drogi piechocie, jak to robiły przez kilkadziesiąt lat, postanowiono, żeby piechota otworzyła drogę czołgom. Tak? I w związku z tym wzięto słynny 890 batalion spadochronowy Itzhaka Mordechaja. Dowodził brygadą. Ale to był doświadczony batalion, chociażby jego dowódcą przez jakiś czas był Rafael Eitan. Więc postanowiono, że ci łowcy czołgów, czyli załóg obsługi malutkich żołnierzy z RPG-7 zostaną sprzątnięci przez atak spadochroniarzy. Tylko oczywiście tam były te grupy i bez problemu spadochroniarze by sobie z nimi poradzili, tylko że przed tymi grupami były okopane karabiny maszynowe. Tak? W związku z czym atak spadochroniarzy, którzy po prostu ruszyli do natarcia, natychmiast ugrzęźli w nocy, tak? Ugrzęźli w jednym z rowów takich melioracyjnych, które bodaj przy tej chińskiej farmie były. I w zasadzie większość nocy to jest próba ściągnięcia ich stamtąd, tak? Bo ugrzęźli 42 kilometr drogi Tirtur, nic nie dali rady zrobić. To okazało się taki doraźny, tak, pomysł na rozwiązanie problemu też nie działa. I właśnie tutaj mamy ten atak Tirtur, tak? Ale okazało się, że droga Akawisz, czyli pająk po hebrajsku, jest wolna. I po prostu nią przerzucono tak siły, które dotarły do kanału sueskiego i go sforsowały. I bodaj Egipcjanie się dowiedzieli o tym, że są jakieś wojska izraelskie po drugiej stronie kanału z przemówienia Goldy Meir, żeby było ciekawie, czyli z przemówienia premier Izraela. Mocno się zdziwili, tak? No, ale tak rzeczywiście było. I tu mamy Żyła, tak? O ile, przepraszam, moja francuszczyzna jest bardzo początkująca. Albo Timsach, tak? Po hebrajsku. Godel, to kupione z demobilu, tak? Środki przeprawowe, tutaj widać, że dmuchane, tak, więc wystarczyło seria z karabinu maszynowego czy jakiś wybuch nawet odłamku moździerza, tak, i to już przestawało spełniać swoją rolę. No ale po prostu na tym zaczęto przewozić czołgi, bodaj dwa albo trzy połączone mogły przewieźć tam jeden czołg. Więc powoli, systematycznie ileś tam czołgów i 35. Brygadę Spadochronową na drugi brzeg kanału przerzucono, tak, i w pewnym momencie nawet się Żydzi zastanawiali, czy nie dokonać ewakuacji tych sił, tak, no bo to jednak gdyby one były słabe, tak, i gdyby Sadat miał te dywizje pancerne na brzegu afrykańskim, to by te siły spokojnie dał radę zgnieść, tak. No ale jak już wspomniałem, one były w zupełnie innym miejscu i akurat tu się w żaden sposób przydać nie mogły. Więc Żydzi mieli lepszy pomysł na wykorzystanie możliwości przeprawy, tak? Zaraz tu jeszcze mamy, o tak, też tu Patton chyba też wjeżdża na, ciężko powiedzieć na co, ale na pewno nie jest to potworek, który będzie na kolejnych slajdach. Także to jest jeszcze ten wstępny etap. I tutaj mam Gesher HaGlilim, tak? Most na kołach. Tak naprawdę to koła nie są, tylko widać takie potężne beczki, to wynalazek inżynierów, taka stonoga ogromna. Tak, dzisiaj jest ten kawałek jego wystawiony w Muzeum Broni Pancernej w Latrun. Tak, tutaj właśnie to w ten sposób wygląda. I on był oczywiście odpowiednio głęboko na tyłach izraelskich schowany, więc trzeba było go móc przeciągnąć. Tak. Do przeciągnięcia jego szkolono czołgistów. Tylko byli to czołgiści z 7. Brygady Pancernej, którą przerzucono na wzgórza Golan, jak wspomniałem. Tak? Przy czym przerzucono samych ludzi, tak, nie czołgi. To było prostsze załadować ich w samolot i po prostu do kolejnej bazy, tak, ze sprzętem rezerwowym na wypadek mobilizacji i tam po prostu uzbroić ich w czołg. Więc czołgi zostały, ale ludzi przerzucono. Tak? No, ale czołg nic nie umie, więc trzeba było na szybko doszkolić też kolejnych ludzi, a holowanie takiego potwora, tak, na wydmach, tak, bo to nie była prostą drogą. Tutaj mamy, tu już jak go się szczęśliwie dało rozłożyć, tak, no widać, że szybkość, tak, po której
są w stanie czołgi przez niego przejeżdżać, jest nieporównywalnie większa w porównaniu z, przepraszam, złotousty jestem, w porównaniu z tymi krokodylami, tak? Natomiast tutaj mamy sposób, w jaki go ciągnięto, tak? Tutaj jest wał nad kanałem sueskim. Oczywiście to miejsce, które było przygotowane, było go łatwiej zdemolować, tak, przy Macmedzie, ale widzimy, że trzy czołgi musiały ciągnąć, po trzy czołgi z każdej strony, i tutaj na rysunku są dwa z tyłu. Ja słyszałem o jednym, no ale to mniejsza o to, czy jeden, czy dwa, tak? Widać, że to nie była prosta sprawa, tak? No bo wciągnięcie tego pod górę było problemem i zatrzymanie tego, jak to zjeżdżało z górki, było problemem, tak? To naprawdę operacja skomplikowana, tak? Ale się udało. No, motywację Żydzi mieli, tak? Bo tylko w ten sposób dało radę rozstrzygnąć tę wojnę, tak? Wiedziano, że trzeba po prostu przejść na, tak jak Sadat uważał, tak, że przejdzie na brzeg izraelski, po prostu wymusi negocjacje pokojowe, czy interwencja na ZIN, tak samo Żydzi uważali, że jak będą na brzegu egipskim, tak, to w tym momencie będą w stanie wynegocjować to zawieszenie broni. Zbliżamy się, za szybko mówię i za szybko się do końca zbliżam. Niemniej jednak, tu jeszcze chciałbym wspomnieć o tej próbie kontrataku, o ile mnie pamięć myli, tu będzie 25. Brygada. Tutaj jest tutaj na tej drugiej wojnie, na tej drugiej. Jak Żydzi się zorientowali, prawda, że jest, Egipcjanie się zorientowali, że jest przełamanie, to próbowali ze wszystkich stron po prostu zacisnąć, tak, drogę, żeby odciąć siły, które się przeprawiły i uniemożliwić forsowanie dalszych. I tu po prostu 80% strat brygada pancerna nowoczesna, bodaj T-62 wyposażona, jechała wzdłuż Wielkiego Jeziora Gorzkiego i miała po prostu przełożyć się na północ. Wpadła w zasadzkę od czoła i od boku, tak? Tutaj znowuż możemy sobie zrobić analogię. Ekspertem od starożytności nie jestem, ale na moje to tak to wygląda, jak bitwa nad Jeziorem Trazymeńskim, tak? W 217 roku przed naszą erą, gdzie Hannibal odciął, zatrzymał czoło kolumny Rzymian, tak, idącej wzdłuż brzegu jeziora, zatrzymał tył i następnie po prostu z boku ich zmiótł. To tutaj mniej więcej na podstawie oczywiście znacznie nowocześniejszej broni, takiej walki na dużo dłuższe dystanse w ten sposób sobie poradzono. Żydzi też, Żydzi ze swojej strony próbowali pod Ismailią rozszerzyć przyczółek, ale też tu im nie szło, więc ostatecznie, ponieważ Szano chciał odciąć obie egipskie armie, ostatecznie z rachunku poszli w stronę południową. I tutaj znowuż niczym Rosjanie do Groznego, tak, oni próbowali wjechać kolumnami pancernymi do Suezu, gdzie w zasadzie, no nie wiem, może myśląc, że wróg się przestraszy, tak, i będzie koniec, tak. W zasadzie to się okazało wielkim błędem i 80 poległych, o ile dobrze pamiętam, to kosztowało, tak. No, walki, kolumny pancerne nie są do zdobywania miast, o tym się wielokrotnie każdy, kto próbował to robić, przekonywał, i to nie było wyjątkiem, tak, ale oprócz prestiżu to oznaczałoby po prostu całkowite odcięcie egipskiej trzeciej armii, tak, która w tym momencie nawet zaopatrzenie w wodę, tak, musiała otrzymywać poprzez linię izraelską. Być może ta chęć przypieczętowania po prostu tego zwycięstwa spowodowała to, że naciskano na ten szturm na Suez, który był takim zupełnie w sumie, no, poza tym, tak, niepotrzebnym, krwawym zakończeniem tej wojny na froncie golańskim, jak i całkowitym ostatecznym epizodem, tak, ten słynny 101 kilometr autostrady do Kairu, czyli to też pokazuje, jak daleko Żydzi od Kairu byli. Do końca nie wiem, jak to w 73 szybkość poruszania się dywizji pancernej by wynosiła, ale weźmy sobie Barbarossę. Pierwszego dnia niemieckie dywizje pancerne wjechały od 90 do 120 km w głąb terytorium sowieckiego, więc myślę, że to jest tak naprawdę jeden dzień szybkiego marszu kolumny pancernej, by byli w Kairze, tak? Tylko pytanie, po co? Z takimi stratami zajęli Suez, no to opanowanie Kairu po prostu by się nie udało. Dobra, i tu właściwie, jeżeli o mnie chodzi, taką część wstępną troszkę szybciej niż planowałem. Czy może jakieś pytania Państwo mają, to chętnie odpowiem, o ile wiedza pozwoli.
Dziękujemy serdecznie. Zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach. Pan Radek Anasz pisze, nie widzę. Tahrir oznacza wyzwolenie, jak dobrze kojarzę. I jeszcze dokładnie bitwa nad Jeziorem Transmeńskim 3 dni temu miała swoją rocznicę. Tak. No właśnie, tak, tak. Być może to jest tak, wyzwolenie, co zresztą też świadczy o tym, że kryptonim tej operacji no, sugerował, tak, że coś z tego może wyjść. Ale mówię, to jest kwestia taka, że najlepiej to generał Barlew, zdaje się, podsumował. O tych przygotowaniach wiedzieliśmy dużo, a rozumieliśmy mało. Tak? To jest właśnie to. Patrzę, czy jeszcze jakieś czy są pytania. Sobie odświeżę. Zobaczymy. Dla ciekawostki to już może wykorzystam tę chwilę. Powiem, że Jom Kippur Żydzi obchodzą według swojego hebrajskiego kalendarza, tak samo nawet jak święto odzyskania niepodległości, tak, także ono nie zawsze wpada nam wrzesień, październik, ale nie, niekoniecznie 6 października i nie zawsze w szabat. Nie? To była taka jak gdyby kumulacja, także dla Żydów rocznica tej wojny to jest zupełnie inny dzień niż dla nas. Tak? Wojciech Ozdoba pyta, w jaki sposób udało się panu dotrzeć do kombatantów? Jest strona na Facebooku, ale ja nie stamtąd. Jest kanał, właściwie podcasty Osim Historia, Ran Levi. No i napisałem do niego, chyba łamaną hebrajszczyzną, tak, prosząc o pomoc i przeprosiłem go, że tak słabo znam hebrajski, ale może się uda. I on mi po prostu skontaktował z jednym, a tak to jeszcze mam kolegę z Izraela, partnera językowego, ja uczę go polskiego, on nie hebrajskiego. I on mi też paru ludzi, że tak powiem, nagrał. Tak? A jak poszukamy na YouTubie kanał Jakow przez Y Chorin bodaj, to on też ma mnóstwo relacji weteranów z tej wojny. Także to jest do znalezienia, trzeba po prostu tylko poszukać. Tak jest. Przynajmniej jeżeli chodzi o izraelski, tak? Bo z arabskimi niestety jest tutaj dużo gorzej. Też i językowo u mnie, ale może kiedyś się uda. Patrzę i nic więcej nie widzę żadnych pytań. Jeszcze chwilę zaczekamy. To przy okazji pozdrowię pana Radosława Anasza, bo to mój student, którego bardzo mile wspominam. Pan Radek chyba się pojawia wielokrotnie na naszych wykładach, z tego co kojarzę. No to znaczy, że dobrze zapamiętam. Znaczy w sensie pozytywnym tak odbiór studiów. No i właśnie wywołaliśmy go, dokładnie nie pamiętam, ale wziął nas pan na spotkanie z weteranem lub świadkiem tej wojny na salę Rady Widział u nas. Jom Kippur? Niemożliwe. No przecież tutaj nie... To było z Zewem Mosewickim, ale to profesor Kłaczkow zorganizował. Czy on był wtedy... Tak, ale chyba za dużo tych swoich wojennych dokonaniach nie wspominał. Ale to tak, to rzeczywiście było, ale to nie ja organizowałem akurat. I pan Radek również pozdrawiam. Dziękuję. Nie widzę kolejnych pytań ani innych spostrzeżeń. W związku z tym myślę, że sobie zakończymy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi za przyjęcie naszego zaproszenia. Z racji tego, iż jest to ostatni wykład czwartkowy, bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym dotychczasowym prelegentom, czyli panu profesorowi Kani, panu profesorowi Marcinowi Wiewióra, panu doktorowi Piotrowi Prankę, panu profesorowi Krzysztofowi Sycie, no i panu profesorowi Jarosławowi Centkowi. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy brali udział aktywnie w komentarzach podczas naszych spotkań, którzy oglądali oraz często przeprowadzali dyskusje w komentarzach. Z racji tego, iż jest to ostatni wykład, mamy nadzieję, że ten cykl w takiej albo czy też innej formie będzie kontynuowany od października w nowym roku akademickim. Bardzo serdecznie zapraszamy do odwiedzenia przede wszystkim kanału pana profesora, czy link jest w opisie naszej dzisiejszej transmisji, oraz zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzenia mediów społecznościowych Wydziału Nauk Historycznych oraz Studenckiego Koła Naukowego Historyków imienia Karola Górskiego. Dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia, miejmy nadzieję, już stacjonarnie w październiku. Do widzenia.